biurze, w firmie czy uczelni, plotka może pojawić się każdego dnia w dowolnym miejscu. Jest to narzędzie, w którym w mistrzowski sposób posługuje się zarówno kadra zarządzająca, administracyjna, techniczna, biurowa, jak i studenci. Codziennie świeże plotki zaprzątają umysły pracowników każdego zakładu pracy. Plotka już dawno została uznana za cenne narzędzie w komunikacji społecznej. Odpowiednio podana plotka posiada tak zwaną funkcję wpływu. Może zmieniać nasz osąd i punkty widzenia. Oczywiście plotka spełnia również funkcję informacyjną i podtrzymuje więzi międzyludzkie. Niekiedy jest elementem rozrywki, a czasami rozgrywki między rywalizującymi grupami. Plotka zaspokaja naszą ciekawość i buduje wspólnotę. W zamkniętych społecznościach prędkość rozchodzenia się plotki jest wprost proporcjonalna do osób, które już ją poznały, jak i do liczby osób, które jeszcze jej nie znają. Zatem liczba osób, do których plotka dociera, rośnie wykładniczo, gwałtownie, raptownie. Załóżmy, że na wykładzie z matematyki obecnych jest 40 osób. Powiedzmy, że jest to jeden z pierwszych wykładów z matematyki dla studentów pierwszego roku, stąd ta niewyobrażalnie wielka liczba studentów. Na zajęciach studenci porozumiewają się między sobą na różne sposoby. Już na samym początku zajęć jeden z nich podzielił się pewną informacją ze swoim kolegą. Była to wiadomość zahaczająca o tak zwane dane wrażliwe i nie powinna być szeroko rozpowszechniana, ale pochodziła z cennego i wiarygodnego źródła. Po 4 minutach okazało się, że już 4 osoby posiadają tę cenną wiedzę. Mając te dane, można łatwo obliczyć, rozwiązując proste równanie różniczkowe, że już po 10 minutach 20 osób będzie się cieszyło tą cenną informacją. Po 15 minutach już tylko 6 osób siedzących z tyłu nie będzie wiedziało, dlaczego wszyscy pozostali są tak poruszeni. Jak widzicie, plotka rozchodzi się błyskawicznie. Na zakończenie powinienem Państwu powiedzieć, czego dotyczyła ta cenna informacja, która zelektryzowała tak wszystkich studentów, a dotyczyła wykładowcy. Otóż wyobraźcie sobie, nie powiem Wam nic więcej. Po prostu przychodźcie na wykłady, tam naprawdę się można dowiedzieć bardzo ciekawych rzeczy. Nie tylko wykładowcy.